Mam ze sobą opakowanie żarówek samochodowych H7. To są żarówki do montowania w reflektorach. To jest model, który zapewnia według producenta o 150% lepsze oświetlenie drogi, czy też dalsze oświetlenie drogi niż standardowa żarówka. Są to żarówki klasy premium. A to jest alternatywa tych żarówek. To nie są żarówki, tylko to są moduły LED. Moduły świecące, które powinny w większości, czy też w wielu autach, dać się zamontować w miejscu przeznaczonym dla żarówek halogenowych, w tym przypadku H7, i świecić lepiej, zapewnić lepsze oświetlenie drogi. Tego typu moduły występują w bardzo wielu wersjach, tak samo jak żarówki występują w wielu wersjach. Mamy H4, H7, H1, HB4, H3, H11. Bardzo wiele jest typów żarówek halogenowych i również wiele jest zestawów, które mogą zastąpić żarówki. Szczególnie mam żarówki H7, to możemy zastąpić je tylko zestawem LEDów H7. W przypadku LEDów marki Osram ciekawostką jest to, że one występują w dwóch wersjach. Wersja HL to jest wersja, która ma zastąpić żarówki, które oświetlają drogę daleko, czyli światła mijania, światła drogowe. W wersji FL mamy lampy LEDowe, które zastępują światła przeciwmgielne, czyli one świecą bliżej, dają bardziej rozproszone światło. W opakowaniu mamy dwa tego typu moduły świecące. I w zasadzie to jest wszystko, co jest potrzebne, żeby zamiast żarówek halogenowych mieć w reflektorach diody LED. Tak wygląda moduł LED, a tak wygląda żarówka. Jak widać, ten moduł jest większy. Co nas interesuje, to na ile on jest większy w części, która znajduje się w reflektorze, i na ile on jest większy na zewnątrz, czyli chodzi o radiator, ten element. To jest element chłodzący, bardzo ważny. Niestety on powoduje, że ten element jest większy, co oznacza, że w jednym samochodzie się to zmieści, a w drugim samochodzie się to nie zmieści. Ewentualnie zmieści się, o ile pokombinujemy. Taka idealna sytuacja jest wtedy, kiedy nie trzeba kombinować. W wielu autach można zamontować to na zasadzie plug and play, ponieważ kołnierz, który trafia do oprawki żarówki w reflektorze, jest taki sam zarówno w żarówce, jak i w tym module. Jeśli będziemy mieli inny typ żarówki i inny typ modułu LED, to znów one będą takie same. Tylko można to włożyć i zablokować, i to powinno działać. Jeśli chodzi o podłączenie, jest to bardzo proste. Mamy dwie stopki w przypadku żarówki H7 i dwa kabelki w przypadku modułu LED. Gdybyśmy doprowadzili prąd do żarówki, to nie ma znaczenia, czy podłączymy plus z tej strony, czy z tamtej strony. Zawsze będzie to działać. W przypadku modułu LED nie musi tak wcale być. I możemy sprawdzić, on ma tutaj jeden przewód czerwony, a drugi czarny. Czyli zakładam, że plus i minus. I spróbujemy teraz podłączyć do źródła zasilania. O! I ten moduł świeci. A gdybyśmy podłączyli odwrotnie, no to okazuje się, że on nie świeci. On ma zabezpieczenie, które powoduje, że on nie ulega uszkodzeniu w takiej sytuacji, gdybyśmy odwrotnie go podłączyli, ale jak widać, nie świeci, jeśli zostanie podłączony źle. Warto wiedzieć, bo czasami się może zdarzyć, że włożymy ten moduł, tego retrofita, podłączymy, a on nie świeci. Zepsuty? Niekoniecznie. Montaż żarówki w reflektorze polega na tym, że wsuwamy ją, trzymając za coku, czy też za stopkę, wsuwamy ją do reflektora, zapinamy sprężynką, nie ma możliwości włożenia jej źle. W przypadku żarówki H7 ten ząbek będzie albo u góry, albo u dołu, bo reflektory mają różną konstrukcję. Zapinamy sprężynkami, podłączamy zasilanie za pomocą kostki, zamykamy, koniec. W przypadku modułu LED jest nieco inaczej, ponieważ on jest nieco większy. Mógłby się pojawić problem z umocowaniem go w reflektorze, dlatego najpierw mocujemy zamiast żarówki taki pierścień. On wchodzi w tę samą oprawkę, która jest przeznaczona na żarówkę, zapinamy ją sprężynkami, a następnie wkładamy moduł i przekręcamy. Przekręcamy do takiej pozycji, żeby się zablokował, wtedy on będzie tak ustawiony, że powinien świecić tak jak żarówka i powinien zapewnić taki sam rozsył światła. W tym przypadku dostęp mamy absolutnie fatalny. W samym reflektorze jest sporo miejsca, więc jest szansa, że się uda. Co teraz musimy zrobić? Teraz nie zobaczycie tego właśnie ze względu na dostęp, ale zdejmuję kostkę zasilającą z żarówki. I to jest taka prosta kostka, po prostu ją się wyciąga i tyle. A żarówka jest przypięta sprężynką, która jest jest po prostu niewidoczna. To jest element, który musimy teraz zamontować w reflektorze. I musimy to zrobić w naszym przypadku namacalnego. Udało mi się zamontować cokół modułu LED w miejscu żarówki. On jest w tym momencie umocowany sprężynką, tak jak żarówka. I teraz co muszę zrobić? Muszę włożyć w to miejsce
do środka ten element, ten moduł świecący i obrócić go o 90 stopni. Kiedy to zrobię, to w zasadzie będziemy w domu. I teraz spróbujemy to zrobić. Montaż tego zestawu trwa od 5 minut do godziny. Wszystko zależy od tego, jaki mamy dostęp, jakie przeszkody po drodze do pokonania. Lampy LED-owe się zmieściły. Dało się zamknąć tylną część obudowy, czyli można liczyć na to, że ona będzie pracować przez długi czas bezproblemowo. Co z tego mamy, że zamontujemy LEDy zamiast żarówek? Mamy dużo chłodniejsze światło o temperaturze barwowej około 6000 kelwinów, czyli takie blado niebieskie w odbiorze. Tego światła w przypadku żarówek i modułów H7 wcale nie będzie mierzalnie więcej po zamontowaniu modułów, ale ono będzie troszeczkę wyższej jakości. Ono nam da większy kontrast, lepszą widoczność szczegółów, może minimalnie będzie wyższy zasięg reflektorów. Będziemy mogli osiągnąć taki zasięg bez oślepiania innych. Taki moduł według producenta świeci około 5000 godzin, oczywiście w optymalnych warunkach. Dla porównania, bardzo rzadko spotyka się żarówki H7, które mają realną trwałość rzędu 500 godzin. Ten moduł ma trwałość około 10-krotnie większą niż żarówka H7. W praktyce może to być nawet więcej. Jeśli ta temperatura, w której pracuje dioda LED, jest za wysoka, ona bardzo mocno traci na wydajności. Zaczyna świecić słabiej. I dlatego ten moduł ma tak duży radiator. Nie jest stosunkowo duży. Na rynku znajdziecie azjatyckie no-name'y, różnego rodzaju retrofity, które łatwiej zamontować, one są mniejsze. Czasami zamiast tego masywnego modułu i zamiast całej tej konstrukcji, która oddaje ciepło, jest tylko taki warkocz miedziany, który łatwo upchnąć. No, generalnie taki moduł znacznie łatwiej jest zamontować. Niestety on słabo oddaje ciepło, w związku z czym może się zdarzyć, że przez kilka minut po włączeniu moduł świeci bardzo mocno, a potem coraz słabiej. Zimą trochę lepiej, a latem trochę gorzej. Im wyższa temperatura, tym mniej światła, proste. Jeśli ktoś twierdzi, jakiś producent niedrogich azjatyckich LEDów, że ma on wydajność na poziomie 2, 3, 4 albo 10 tysięcy lumenów, to jest jednostka strumienia świetlnego po ludzku, ile to daje światła? Nie wierzcie, nie ma takiej możliwości. Przy takiej ilości emitowanego światła moduł by się tak rozgrzewał, że ten reflektor by popłynął. Albo sam by się zagotował i przestał świecić. Nie ma takiej możliwości. Ten moduł ma wydajność około 1200-1300 lumenów. Tego typu produkt już w tej chwili ma w Niemczech dopuszczenie do ruchu w przypadku wybranych modeli aut. To świeci czasami bardzo dobrze. W wielu autach zapewnia dobre, bezpieczne oświetlenie, dużo lepsze niż oświetlenie halogenowe. Prawdopodobnie, jeśli to działa naprawdę dobrze, to nawet diagnosta na stacji diagnostycznej może w przypadku nowszych aut nie zauważyć. Będzie myślał, że to fabryka. Ustawi światła, super. Natomiast to nie ma dopuszczenia do użytku na drogach publicznych. Jest to jednocześnie pierwszy produkt tego typu na rynku, który w Niemczech uzyskuje dopuszczenia w poszczególnych modelach aut. Ta lista aut jest dostępna w internecie, ale też on jest testowany pod kątem kompatybilności na powszechny użytek, teoretycznie do użytku poza drogami publicznymi. Jeśli zeskanujemy ten kod na pudełku, to zostaniemy skierowani do tabeli, która pokazuje, w których autach zostało to przetestowane, działa, ewentualnie pod jakimi warunkami działa. Możemy też, i polecam, zajrzeć na stronę i popatrzeć, jakie to ma wymiary. Wtedy, mając pojęcie, jaką to ma wielkość, możemy ocenić, czy nam się to zmieści. Jeśli nam się to zmieści, super. Jest duża szansa, że będzie świecić co najmniej tak jak żarówka, ale jednak liczyłbym na więcej.